proszę Państwa, chcę zwrócić uwagę na trzy rzeczy, które, jak mi się wydaje, tak się wybijały ze wszystkich dzisiejszych wystąpień i paneli. Po pierwsze, że niepomiernie skomplikowaliśmy sobie życie. Innymi słowy, kwestia własności, praw własności, a w szczególności praw własności intelektualnej stała się tak skomplikowana, że mamy narastające problemy, żeby sobie z tym poradzić. I żeby odwołać się do najbliższego mi przykładu, jak Państwo być może wiecie, w noweli ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym pojawiła się nowela właśnie związana z prawami własności intelektualnej i patentami, znana pod ogólnym hasłem uwłaszczenie naukowców, ponieważ naturalnie nasi prawodawcy sądzą, że to, że w Polsce jest tak niewiele patentów, jest, no jakby wynika z tego, że naukowcy nie mają wystarczającej zachęty właśnie, prawda, żeby komercjalizować swoje pomysły. I silna grupa naszych dzielnych prawników pracowała nad znowelizowaniem naszych wewnętrznych przepisów przez pół roku. Powstał dokument, gdzie odpadam w czwartej linijce i naprawdę nie rozumiem właściwie, co, o czym tam jest mowa. Więc się to niepomiernie skomplikowało, ale też chcę zwrócić uwagę na to, że na tle praw własności powstał cały splot mechanizmów, cała struktura interesów, powstał cały świat, nad którym być może w jakiejś mierze straciliśmy kontrolę. Tak? Innymi słowy, działają tam mechanizmy, które pchają nas do różnych rozwiązań, które może nawet są dla nas niekorzystne, ale nic nie możemy na to poradzić. Biznes powstaje na biznesie. To są te wszystkie pytania, które tutaj powstają, że właściwie widzimy, że bardzo często coś, co powstaje jako wolne, jest przechwytywane, komercjalizowane, jakieś rzeczy dostajemy niby za darmo, ale tak naprawdę w zamian oddajemy, nie wiedząc o tym, o czym była mowa w ostatnim panelu, swoje dane osobiste. Innymi słowy, jednak płacimy za to i to bardzo słono. I obok tego skomplikowanego świata, który opanowali ekonomiści, prawnicy i w ogóle wszyscy tacy bardzo mądrzy ludzie, powstaje świat, nieprzypadkowo jesteśmy na Mysiej, świat drugiego obiegu. Świat niepojęty dla tego świata systemowego, obwarowanego prawami i dlatego ciągle zadajemy sobie pytania, a cóż tych ludzi skłania, żeby komuś coś dać za darmo? Jakież to są dziwne motywacje tych programistów, tych twórców kultury, że oni tak się dzielą, może jednak mają w tym jakiś interes. I dzisiaj pojawiały się takie motywy, że właśnie ten drugi świat, ten drugi obieg, w którym jesteśmy skłonni czymś się podzielić za darmo albo coś zrobić po prostu, żeby sprawdzić swoje umiejętności, to jeden z panelistów powiedział, że to tak naprawdę jest fundament. To był ten panel poprzedni, nie ten ostatni, tylko poprzedni. Mianowicie, gdyby tych ludzi nie było, to właściwie ten świat sieci przestałby istnieć. Oni tak naprawdę bez przerwy go zasilają. W ostatnim panelu była mowa o tym, że właściwie dzięki temu drugiemu obiegowi mamy cały czas długie trwanie, tak? Że są jakieś rzeczy, które mają perspektywę niedoraźną, ale perspektywę długoterminową. Jest to świat, który, jak mówili nam paneliści, rządzi się innymi prawami, nie chodzi tam o pieniądze, ale na przykład chodzi o reputację, chodzi o to, że inni ludzie naprawdę poddadzą moje dzieło osądowi, tak, osądowi merytorycznemu. Bo to nie jest świat, w którym zamawia się coś, żeby, jak to się mawia w korporacjach, cover my ass, prawda? Tylko to są rzeczy, które są autentycznie przeglądane, sprawdzane przez moich równych sobie, moich peers, którzy naprawdę dają mi uczciwą informację zwrotną. I chcę tylko powiedzieć w tym kontekście, że Adam Smith, którego uważa się za ojca nowoczesnej ekonomii, wcale nie uważał za dzieło swojego życia dzieła zatytułowanego O bogactwie narodów. Za swoje główne dzieło uważał teorię uczuć moralnych i w chwili śmierci pracował nad jego ósmym wydaniem.
A teoria uczuć moralnych to jest dzieło o fundamentach gospodarki. I te fundamenty gospodarki są właśnie w społeczeństwie. Adam Smith mówi, bez życzliwości, wzajemności, sympatii, właśnie bez uczuć moralnych nie byłoby żadnego gospodarowania. Więc wydaje się, że właśnie ten drugi obieg to jest ten świat, który ciągle zasila świat pierwszego obiegu, chociaż jest mu coraz trudniej najwyraźniej. I to prowadzi mnie do ostatniej kwestii, do pytania, które zadał Jarek Lipszyc i pewnego ostrzeżenia, które udzielił. On powiedział, Creative Commons nie jest celem samym w sobie, Creative Commons jest narzędziem. I ciągle musimy zadawać sobie pytanie, jaki jest cel, po co to robimy. I wydaje się, że w dzisiejszych dyskusjach pojawiło się kilka takich bardzo istotnych rzeczy, które można uznać za prawdziwe cele owych nieugiętych idealistów, z którymi dzisiaj mieliśmy szczęście się spotkać. Pierwszy motyw, który się pojawił, to jest wolność, to jest prawdziwy przepływ idei, które właśnie nie są hamowane tymi zaklętymi w przepisach strukturami i systemami, tylko naprawdę mogą być innowacyjne i naprawdę mogą płynąć od człowieka do człowieka. Że celem jest nie tylko zagwarantowanie owej wolności myślenia, wolności przepływu idei, ale po drugie, pojawiły się głosy, że w istocie chodzi o dbanie o domenę publiczną, bo to jest nasz zasób rozwojowy. Stoimy na barkach tych tysięcy pokoleń, które wypracowywały to wszystko, co dzisiaj nam się wydaje naturalne, że potrafimy mówić, że budujemy domy, że mamy języki, mamy komputery i to jest wszystko ten wspólny zasób i wspólny dorobek, o który trzeba dbać. Po trzecie, bardzo ważnym celem wydaje mi się to, o czym też w tle była mowa, że Creative Commons również jest narzędziem pokazywania, że można inaczej. Że to jest ta edukacja, o której tu jest mowa, że nie musisz sprzedać, możesz po prostu udostępnić. I że masz z tego cały szereg satysfakcji, które być może nie mają charakteru pieniężnego, ale które są bardzo istotne dla ludzkiej istoty, prawda? Takie jak szacunek, uznanie, reputacja i inne wartości, o których była mowa, czy chociażby smithowska życzliwość, która do nas płynie z różnych stron. I chciałabym zakończyć celem, który bardzo pięknie sformułował pan Sroczyński i zacytuję to, co powiedział. Powiedział, chodzi o to, żeby zwrócić ludziom prawdziwy świat. I wydaje się, że to jest ten podskórny, najważniejszy i najpiękniejszy cel Creative Commons, o którym nie zapomnieli jego polscy twórcy. Dziękuję.